Tak jak przed chwilą tutaj Państwo mogą sobie zobaczyć już wcześniejszą wersję naczynia bez użycia koła. Jest to większe, troszkę inny typ naczynia. Teraz użyjemy koła sponowego, podobno wolnoobrotowe, ale pokażę Państwu właśnie technikę wygniataniem i zlepieniowo jednocześnie. Ale do tego muszę podwinąć bardziej moje rękawy, bo będę używał też wody. No dobrze, to teraz przygotujemy sobie glinę. Okej. Oj, uciekło nam. Zaczniemy od takiej małej grudki, którą tutaj z tych ścinków wcześniejszych zmontujemy sobie i ją przymocujemy do koła. No i teraz ugnieciemy sobie tą glinę, tworząc takiego małego klusa. Czasami można tutaj nogami sobie zblokuję i mogę wykorzystać tarczę koła do ugniatania. Więc już jest to bardzo pomocne narzędzie, jeżeli chodzi o pomysł i ideę właśnie koła garncarskiego. No i żeby nam się glina przykleiła lepiej, bo tak to nam się nie za bardzo przyklei, bo ona przy tych pracach, jak widać, się nie przykleja, zasucha, to delikatnie tutaj w naczynku mam wodę. Ten środeczek, o, może ja tutaj sobie postawię nasze naczynko. O, dobra. Ale też nie może być za wilgotny, więc lekko osuszymy. Tylko takie zwilżenie, żeby nam ta glina, sprawdzimy, czy jest centralnie. O, jest centralnie. Zobaczymy, czy się uda trafić. I obracając, dociskamy do tarczy koła bardziej. Już możemy zobaczyć, o, jest sztywniejsze. Paluszkiem tutaj robimy taką fugę, żeby ten nadmiar ewentualnie nam wody, który będzie ściekał przy okazji tam pracy, nie podeszła pod glinę, bo wtedy nam ona odjedzie z tarczy koła i naczynie zostanie nam w dłoniach. Ok. Pierwsze, co trzeba zrobić, to jak w poprzednich wersjach, jak najbardziej trzeba otworzyć naczynie. Patrzymy sobie tak od góry i zaznaczamy środeczek. I możemy właśnie w ten sposób dla ułatwienia, jak i w poprzednich wersjach, można wykorzystać taką nierówność naszych dłoni, a dokładnie palców. Jak widzimy, wskazujący jest krótszy od tego środkowego i jeżeli ten palec dłuższy będzie na zewnątrz gliny, a krótszy w glinie, to pozostaje nam tutaj środek, w środku po prostu glina, która będzie przyszłym naszym dnem. Więc o, już mamy. To jest takie dla ułatwienia, żeby nie przebić tego dnia, bo jest bardzo łatwo przebić. O, trochę mi ten kciuk nie chce wyjść. Rozwiercimy i teraz dokładnie te same czynności wykonujemy, co w poprzednich wersjach, czyli wygniatamy i tu nam glina troszeczkę pęka, ale to ona ma zawartość tego właśnie grubszego szamotu i jest troszeczkę trudniej.
Przy takim kole sponowym możemy teraz już w tej chwili nawet wykorzystać tą wodę, żeby sobie podtoczyć. Spróbujemy to zrobić, czyli zwilżamy z zewnątrz. Jak i wewnątrz. I tu jest właśnie to, że można wykorzystać wodę po to, żeby nam nie zerwały się ścianki. I teraz spróbujemy rozpędzić bardziej koło. Jak widać, ułatwia to bardzo. Już nam troszeczkę naczynko urosło. Już je mamy otwarte. Bardziej, ale możemy użyć właśnie narzędzia do wypchnięcia i użyjemy sobie tutaj troszkę łyżeczki, tak żeby nam było łatwiej, ale ją też zwilżamy. I w środku, i na zewnątrz. I rozpędzamy koło. Możemy użyć wewnątrz tą łyżkę, ale też możemy ją użyć na zewnątrz. I to użyję właśnie na zewnątrz. Tutaj akurat możemy właśnie użyć tego naszego, czy to wielozębnego narzędzia, bo nam tutaj, jak widzimy, strasznie popękała ta glina, więc spróbujemy, rozpędzając to koło, i to właśnie ułatwia pracę garncarzowi, odcięcie tego niepożądanego naszego nadmiaru, który jest właśnie za bardzo rozeschnięty i widzimy już grubość ścianek, tak? Jeszcze troszeczkę podtoczymy delikatnie, już nie za bardzo. Jak za wilgotne będzie, to przy nakładaniu następnych warstw będzie nam lekko siadać. Dobrze, mamy już przygotowane. Delikatnie teraz osuszymy wewnątrz, bo teraz przy zlepieniu nie możemy mieć nadmiaru wody, jak i na zewnątrz. O, właśnie sobie ułatwimy zadanie i weźmiemy, choć tu szmatka, i wewnątrz też osuszymy. Czyli ściągamy ten nadmiar wody. Suszymy rączki, wyrównujemy tu nasze dno trochę. Teraz tą piąstką właśnie sobie robimy taśmę. Ta technika akurat z taśm ma to dość fajną taką sprawę, że mamy mniej więcej tej samej grubości tą taśmę, ale też ta wysokość jej jest przybliżona. To zależy właśnie, jaki mamy wałeczek. I dokładnie jak wcześniej używamy naszych palcowych nożyczek. Jedna strona, druga strona. No, tu jeszcze tą część troszeczkę spłaszczmy.
się okazuje, że jest za gruba w porównaniu do tej części, jest mniej więcej to samo. I tak jak w poprzednich wersjach, układamy na zewnątrz, wstępnie doklejając ją do ścianki. Jak widać, prawie idealnie pasuje. Tu zagładzamy i łączymy, tak żeby tworzyło jedną. I to samo, co było w poprzednich wersjach, od środka, jeśli taśma jest na zewnątrz, zaczesujemy do góry. Właśnie za pomocą kciuka, coś nam tutaj uciekło za nisko, ale to podciągniemy z zewnątrz w dół. Tu już muszę spoglądać na to, jak to nam idzie. Bo naczynia nie mogę oderwać od koła. I teraz użyjemy jeszcze takiego narzędzia podłużnego z oblaną końcówką. Wprowadzamy w ruch wirowy i w środku, ciągnąc do góry, lekko wyrównujemy ścianki. Nie musi być to duża rotacja, aby była stała. I tutaj też możemy właśnie zjechać w dół. Tylko tu już z zewnątrz weźmiemy sobie bardziej warczy nam koło, bo może mieć trochę luzów. Zdarza się. Teraz wykorzystamy inną taką właśnie cyklinkę o prostych krawędziach, tylko tutaj lekko zaoblone, co nam ułatwi zadanie właśnie zepchnięcia tej gliny trochę w dół. Oczywiście kontrolujemy przepchnięcie do środka palcami właśnie od środeczka, co by nie uszkodzić przyszłego naczynia naszego. No, mam troszeczkę tutaj za grube, zrobiłem wałeczek i niestety się komplikuje sprawa, ale damy radę. I teraz możemy zrobić jedną właśnie tak jak podobnie wcześniej. Trochę mamy krzywo, nie szkodzi. Możemy, czy to właśnie taką struną, jak będziemy mieli rozpędzone, to wjeżdżamy w pewnym momencie, tak żeby nam było to równe. I proszę, mniej więcej jest poziom. Zbliżamy ręce. Zapomniałem szmatki wełnianej, która bardzo dobrze absorbuje wodę. I teraz właśnie wyciągamy nasze naczynko. Trochę zawężę jego brzusiec. Podobnie to wygląda jak przy toczeniu, ale właśnie koło kopane jest już jakby dalszą kontynuacją rozwojową koła.
Widać, jak taka rotacja nam ułatwia bardzo zadanie. Nasze naczynie było jak najbardziej cylindryczne. No troszeczkę za dużo gliny na dłoniach, więc wycieramy. Jak i narzędzie. Zbliżamy i jeszcze raz jedziemy, rozpędzając koło. Ścianki mam jeszcze grube, nie szkodzi, bo my to jeszcze zmienimy, ale wyrównajmy sobie nasze naczynie na krawędzi, proszę, trochę nam się tańcuje, nie szkodzi, efekt końcowy będzie zupełnie inny. Ale jak teraz Państwo widzą, dużo szybciej to idzie praca w ten sposób, dając właśnie bardziej cylindryczne i równe na naczynia. I sobie weźmiemy jeszcze jedną taśmę, dolepimy. I znowuż nożyczki palcowe, pyk, druga, no i teraz spróbujemy wmontować. I teraz zrobimy to na odwrót, mianowicie od środka, jak w poprzedniej wersji. Bardzo ważna rzecz jest taka, że ta glina musi jakby zajść na siebie mniej więcej w ten sposób. Bo jeżeli ją ułożymy tak, no to nam się możemy skleić, zaczesamy fajnie ten, ale ona po prostu się bardzo szybko rozwarstwi. Za chwilę właśnie Państwu pokażę, jaki to miałby efekt. I tu widzimy, że muszę odciąć. Nie chcemy, żeby nam się zapadało. Powinno wpasować się. O, dokładnie tak, jak chcieliśmy. Więc możemy nawet na zewnątrz ją skleić. Taki pierścień. I z zewnątrz, i wewnątrz. I sobie go tutaj wstawimy do środeczka. Ale właśnie chodzi o to, żeby on lekko wszedł poniżej. O co chodzi z tą nakładaniem się tych warstw? To jest ta nasza ścianka już zrobiona. Jeżeli zrobimy tak, ją tylko tak ściśniemy ze sobą i później o, zaczeszymy w ten sposób. I z jednej zrobimy, i z drugiej tak, żeby było fajnie wyglądało, nie? Równiutko, ładnie tam. I wydaje nam się, że jest to ładny element, jednorodny. Niestety, przy pracach nagle w pewnym momencie nam to naczynko rozwarstwi się dokładnie w miejscu jego sklejenia. Tu bardzo dobrze widać tą krawędź, która była pierwotnie. A tu widać tą glinkę ściągniętą z poprzedniej, tej górnej warstwy. I to dokładnie tutaj ze sobą to pasuje. Więc nie jest to skuteczne. Ale jeżeli zrobimy zakładkę i zaczeszemy i ściśniemy ją ze sobą tak, żeby właśnie będzie miała równą grubość,
Wykonajmy to dobrze. Żeby nie było żadnego problemu, że nam akurat się w tym samym miejscu rozerwie. Mamy ją. Tu widzimy, gdzie ona się zakłada, więc też zróbmy tak, żeby nie było tego widać. To jest jakby całe naczynie, mimo że fragment, ale zróbmy, jakby to było całe. I o, teraz w tym efekcie, w tym momencie się zademonstruje tak zwany destrukt rozciągania naczynia i proszę zobaczyć, co się dzieje z tą gliną. Nie urwała się tam, gdzie kleiliśmy ją, tu. To jest tutaj to miejsce. Jak weźmiemy, rozerwiemy, spróbujemy rozerwać ją w poprzek, to nawet jeżeli, nie wiem czy widać, ale wygląda jakby było to z jednego kawałka. Ta glina, która dochodzi, ma się zintegrować, złączyć na stałe z tą gliną, która jest już poniżej. Tak samo w tym wypadku to zrobimy. Czyli z wewnątrz do środka, w dół zaczesujemy. A z zewnątrz do góry. W tym akurat momencie jakby jednocześnie kciukiem i palcami na zewnątrz, nie wiem jak to pokazać Państwu, ale to jest takie przesunięcie w przeciwnych kierunkach palców tych na zewnątrz wobec kciuka. Kciuk w dół, palce na zewnątrz do góry. I dłonią tą drugą delikatną rotację, wprowadzam koło, to nam ułatwia zadanie. Teraz ponownie zwilżymy ścianki, jak i dłonie. I teraz właśnie wykorzystamy narzędzie do podniesienia ścianek z zewnątrz. Teraz zrobimy to samo wewnątrz, wykorzystując właśnie to proste narzędzie. Delikatnie ściągamy po prostu tą glinę w dół, tak jak to szło palcami. Jeszcze troszeczkę. Sprawdzamy. Jest dobrze. Jest dobrze. Grubość ten, więc rozpędzamy bardziej koło. I zbliżamy łapki. O, coś tam ucieka. Zbliżamy naczynie. Wejdą dłonie do środeczka i wyciągamy nasze przyszłe naczynko. Ale widzę, że nam zaczyna pękać, więc gdzieś mi uciekł. A, jest tu, dobra. Więc tu sobie skrócimy.
trochę bez tej wyłęki nam dłużej idzie, bo ona zatrzymuje, działa jak dzisiejsza współczesna gąbka, więc jest łatwiej. Teraz bardziej wyraźnie wyciągnęliśmy ścianki. Tu musimy wewnątrz troszeczkę naprawić, ale to chyba weźmiemy tak łyżeczką. Pani łyżeczka. Ktoś by powiedział, że niemożliwe. Mokre ręce też utrudniają trzymanie narzędzi. Jest dobrze. I teraz zbliżamy znowu ścianki na zewnątrz. No, to już weźmiemy do góry i lekko wewnątrz też. Mogina musi być wilgotna, by się nam prześlizgiwała pomiędzy palcami. Tu muszę zrobić stop. Naczynko nam urosło. I teraz wykorzystamy nasze to narzędzie kości. Jak widzą Państwo, lekko pochylając, ale zanim to zrobimy, odetniemy tu, przy pod samej podstawie, tą naszą już fugę. Ona już nam tu jest niepotrzebna. A ułatwi nam zadanie. Rozpędzamy koło. Teraz bardziej zawężymy naszą górną część. Jak widać, musimy ją troszeczkę ściąć, bo jest krzywa u góry.
mamy bardziej wypchnięte. I teraz ten nasz skosik wyrównamy. No tu mamy taką kulę, która nam wyszła. I już teraz górna część była rzeczywiście takie dwustożkowe. No to jest właśnie ten efekt niewilgotnej gliny i nam właśnie za małych obrotów nam się troszeczkę to naczynie zniekształciło. Więc jakie narzędzie, no tu widać, jak Państwo widzą teraz mój palec, odskakuje, czyli coś jest nie tak z kształtem ogólnym. Ale to bardzo łatwo można skorygować. Delikatną korektę musimy poprzez klepanko. Już ten lekki, delikatny właśnie wylew, bo to jest w tych typach naczyń jest on bardzo delikatny. Lekko zaznaczony. Mamy to. Wyciągniemy trochę tej wody, jeśli nam się uda. Ale niestety muszę to zrobić bez ruchu wirowego. Jak to, co niektórzy mówią, co lubią to gryzki najbardziej, czyli najfajniejsza rzecz, czyli finiszowe zdobienie naczynia. Jak teraz Państwo widzą, to właśnie falka nam bardzo wyszła równa. W porównaniu do tej poprzedniej. Która była bardzo krzywa. Teraz możemy dać jeszcze tutaj linie dookolne. Pewnie teraz Państwo się zastanawiają po wykończonym już naczyniu, jak ja je ściągnę z koła, bo tak o chcąc to, no nie za bardzo, wręcz mogę, obracając naczyniem, obracam kołem, więc tak oderwać się nie za bardzo da. Więc do tego użyję tak zwanej struny. Trzeba ją ładnie owinąć wokół palców, żeby ładnie sobie ona trzymała się i nie przesuwała. I po prostu dociskając do koła naczynie odcinamy. Po prostu przechodzimy przez dno naczynia i możemy takie naczynie ściągnąć. A tu pozostaje odrobina gliny. No i jak Państwo widzą, jest cylindryczne. Jest dużo równiejsze od poprzedniego. To tu już Państwu pokażę. I tak dla porównania. Ja wiem, że Państwo pewnie zdziwią się, dlaczego to robię i co ja zrobię.
po prostu je przetnę w pół, pokazując Państwu, jak to naczynie wygląda. Oj. Muszę teraz położyć to na tym. To też okazuje się, że nie jest takie proste. I przez środek naszego naczynia tniemy. Jedna część, jak widać, już poległa. I mając takie dwie połówki, no widać doskonale, gdzie popełniłem i jakie błędy. Widać tutaj akurat bardzo dużą grubość ścianek. Teraz przykładowo pokażemy to drugie naczynie, to ładniejsze, jakby ktoś powiedział. Na środeczku ustawiamy i niestety tniemy. Trzymamy ręką, troszeczkę ulega deformacji. I tu już widać zdecydowaną różnicę. Tą część odłożę. Jak na tym naczyniu i na tym. Zasada jest podobna. Przy dnie lekkie to wygięcie. Wiemy od palców. Tu to samo. Nawet w ten sposób, jeśli robiliśmy, to też te zaokrąglenie tutaj zostaje. Ale duża różnica jest w tym, że ścianki z biegiem wysokości w tym naczyniu są dużo cieńsze od tych i są równomierne. Tu mamy różnicę, dlatego że żeśmy po prostu wygniatali i palce niejednorodnie ściskały tą glinę. Tu poprzez te obtaczanie i nadtaczanie to naczynie ma równomierną grubość na całej wysokości jego. Wcześniej mówiłem także o kwestii, że to właśnie te drugi sposób robienia naczynia właśnie na kole jest dużo szybszy od takiej stricte zlepieniówki bez użycia koła. Podejrzewam, że tutaj na filmie akurat nie wyszło to dokładnie, że szybciej, nawet dłużej wyszło, ale wiele aspektów, które musiałem wyjaśnić, objaśnić, pokazać, to troszeczkę wydłuża. Gdybym robił bez mówienia, jako tylko pokaz, byłoby to dużo szybsze. No i też tu popełniłem jeden błąd, że w dolnej części ta pierwsza warstwa, która była doklejana, była za gruba i więcej miałem z tym problemu. No ale udało się nam to wyprostować i naczynko nam wyszło, znaczy połówka, ale żeby Państwu nie było smutno, to te dwie połówki połączymy ze sobą, tak zbliżając, żeby nie było oddalone od siebie. Koniec mojej tutaj pracy na kole i koniec właśnie przygotowanych właśnie na te ferie rzeczy, które ja tutaj przygotowałem dla Państwa. Może w przyszłości będzie tego więcej, więc serdecznie zapraszam, ale też dziękuję za oglądanie.